archidiecezji lwowską, ale tak samo przeżywa ponad stan na wschodzie. Jestem tego świadkiem już od 14 roku, bo Ługańsk Donieck jest w fazie wojny już od 14 roku i zawsze doświadczaliśmy tam na wschodzie wielkiej troski i opieki księdza arcybiskupa Mieczysława. Dzisiaj rozpoczynamy post, czas wielkiej łaski, bo wszystko, co jest trudne, ono ma wielką moc. Jeden ze świętych powiedział kiedyś, że im trudniej, tym lepiej, bo bliżej Jezusa. Kiedy odczuwamy pewien ból, kiedy nas dotyka i boli nas post, jałmużna, to wtedy mamy świadomość, że właśnie Jezus nas przytula do swojego serca. Zbity, poraniony, w cierniowej koronie. I kiedy nas przytula, my też powinniśmy wtedy odczuć ból tych cierni, tej korony cierniowej. Jest to błogosławieństwo, dlatego że w ranach Jezusa jest nasze zdrowie, jest nasze zaleczenie naszych ran. I dzisiaj przed chwilą usłyszeliśmy Ewangelię, jakże piękno, pięknie wyśpiewano w takich tonach wielkopostnych. Ewangelię, która nam przypomina, jak ważna jest modlitwa serca, to pomieszczenie serca, ta komnatka naszego serca. Tu chodzi o modlitwę serca. Matka Boża w Medjugorje ciągle przypomina, że modlitwa serca, ona dochodzi do nieba. I post nam przypomina, że trzeba popracować nad tą modlitwą serca, żeby moja myśl, też moje emocje szły razem z tymi słowami, które wypowiadamy w Argamie. Żebyśmy zawsze pamiętali, że Bóg bardzo uważnie słucha moich słów w modlitwie. Że modlitwa to coś więcej niż, jak niektórzy mówią, a pomodliłem się. To jakby taki podatek dla Pana Boga. To jest o wiele więcej. To nie ma być podatek, a to ma być rozmowa serca. Te modlitwy, każda modlitwa, nawet ta wyuczona, jak zdrowaś Maryjo, Ojcze nasz, serce powiedz i Ojciec usłyszy. On słucha przede wszystkim naszego serca. Jałmużna, otrzymujemy tyle pomocy z Polski, z innych krajów i najczęściej dają pomoc ludzi nie najbogatsi. Jakaś pani, która ma skromną pensję, emeryturę, dzieli się jeszcze, bo chce się podzielić z ludźmi we Lwowie, Kijowie, Zaporożu, bo tam wojna. I często dają, najczęściej dają ludzie nie najbogatsi. Ale my też musimy włączyć się w ten proces jałmużny. Nawet jak ktoś ma trochę, mało pieniędzy, środków do życia, ale podziel się. Znajdź zawsze jeszcze biedniejszych, jeszcze bardziej potrzebujących. Ta solidarność naszych serc. I kiedy Bóg widzi, jak ta wdowa, która wrzucała te dwa pieniążki, jak Bóg widzi, że ty też dzielisz się z tym, co by ci się bardzo przydało, ale oddajesz, bo chcesz pomóc tym, którym jest jeszcze trudniej, wielka nagroda. Bóg, który widzi w tajemnicy, co się robi, odda jawnie, kiedy staniemy kiedyś na Bożym Sądzie, a Pan Bóg nawet malutką ofiarę, ale od serca wynagrodzi. I post. Matka Boża w Medjugorje mówi, modlitwą i postem można zatrzymać nawet wojnę. Oto będziemy się modlić w najbliższy piątek
razem z arcybiskupem Mieczysławem będziemy prosić, aby Bóg uratował świat przed groźbą, bo jest taka groźba wojny nuklearnej, która przyniosłaby ogromne zniszczenie, niewyobrażalne zniszczenie. Modlitwa i post może zatrzymać nawet wojnę. I tak jak modlimy się codziennie w intencjach Ojca Świętego Franciszka, bo papież wie o wielu trudnych sytuacjach na świecie, nie tylko w Ukrainie, a w innych krajach, jest wiele ognisk zapalnych, papież o tym wszystkim wie. Kiedy my się modlimy w intencjach Ojca Świętego, to modlimy się w tych wszystkich intencjach, w których modli się papież. I tu chciałem poprosić, żebyście się modlili w intencjach, które zanosi do Boga arcybiskup Mieczysław. Dlatego, że on w Ukrainie jako pasterz, jako metropolita dużo rzeczy wie, nie wszystko może powiedzieć, bo zwracają się różni ludzie z różnymi problemami, wie o wielu trudnych sprawach i on przedstawia Bogu. Kiedy modlimy się w jego intencjach, wtedy Bóg działa. Bogu się właśnie podoba, kiedy modlimy się w intencjach tego, kto za nas odpowiada przed Panem Bogiem. Bo jest hierarchia. Jest Bóg Trójcy Jedyny. Jest Ojciec Święty. Są arcybiskupi, metropolici i cała Ukraina jest właśnie tym terenem, tym kościołem, za który odpowiada przed Panem Bogiem metropolita. Dlatego pamiętajcie, w codziennej modlitwie w jego intencji, a on zanosi wszystkie nasze prośby i potrzeby, i te wypowiedziane, i te, które mamy tylko w myślach, Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Dlatego niech ten Wielki Post, który dzisiaj rozpoczynamy, w dzień też katedry świętego Piotra, tam przy tej katedrze świętego Piotra tyle posługi pięknej wykonywał ksiądz arcybiskup. Niech święty Piotr razem ze wszystkimi świętymi, w szczególności z królową naszą i matką, dziewicą Marią, wspiera arcybiskupa. My pamiętamy w codziennej modlitwie w jego intencjach. Niech wspiera lwów, Bóg swoją łaską, naszą wspólnotę i tamten wschód ogarnięty wojną, żebyśmy w tym roku te wielkanocne święta mogli już przeżyć w o wiele lepszych nastrojach niż w ubiegłym roku. Niech Bóg nas zachowa i swoją mocą ustrzeże od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Amen.